Siemka, witajcie w kolejnym materiale, a dzisiaj pokażę wam 10 najbardziej ekstremalnych miejsc zamieszkanych przez człowieka. Tak więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Numer 10. Castelfollit de la Roca, Hiszpania. Castelfollit de la Roca to niewielkie miasteczko położone w Katalonii. Charakterystycznym krajobrazem są domy położone tuż na granicy stromej, skalnej ściany. Miejscowość znajduje się bowiem na bazaltowym klifie, który powstał prawdopodobnie w wyniku wyżłobienia przez rzeki Fluvia i Taronel. To mini miasto, a jego powierzchnia to zaledwie 0,67 km2. Jest częścią rezerwatu przyrody i stanowi jeden z piękniejszych krajobrazów powulkanicznych na Półwyspie Iberyjskim. Castelfollit de la Roca powstało prawdopodobnie w miejscu zamku obronnego, pochodzącego z końca XI wieku. Według danych z 2011 roku w miasteczku mieszkało 999 osób. Numer 9. Wisząca świątynia, Chiny. Kolejne ekstremalne miejsce znajduje się na jednej z pięciu wielkich gór taoizmu, Tang Shan, około 50 metrów nad ziemią. Zwana też wiszącym klasztorem, zbudowana została ponad 1500 lat temu. Prawdopodobnie wybór tego nietypowego miejsca spowodowany był częstymi powodziami, chociaż inna teoria głosi, że tylko w ten sposób mnisi mogli zapewnić sobie całkowitą ciszę. W skład świątyni wchodzi ponad 40 pawilonów, które wykuto w skałach, wykorzystano również naturalne jaskinie, a następnie dobudowywano do nich drewniane fasady. Całość połączona jest za pomocą licznych kładek i mostów. Dzisiaj miejsce to stanowi głównie atrakcję turystyczną. Numer 8. Kalapana, Hawaje. Kalapana to miasteczko na Hawajach, które ucierpiało w wyniku wybuchu wulkanu Kilauea. Erupcja z 1990 roku spowodowała wielkie zniszczenia, a cała okolica została zalana morzem lawy. Szacuje się, że zalegająca warstwa zastygniętej lawy razem z popiołami przekracza 1,5 metra. Od czasu wybuchu aż do dziś w mieście czas się jakby zatrzymał. Wciąż znajdują się tam ruiny domów, mieszkań oraz budynków publicznych. Po wydarzeniach z końca XX wieku odbudowano zaledwie kilkanaście domów, a populacja liczy nie więcej niż kilkadziesiąt osób. Dostęp do miasta jest praktycznie niemożliwy, ponieważ większość dróg jest odciętych. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się zostać w mieście, mogą poruszać się tylko dzięki samochodom z napędem na wszystkie koła. Numer 7. Solvay Hut, Szwajcaria. Na północno-wschodniej granicy Hornigrad, szwajcarskiego szczytu Matterhorn, w Alpach znajduje się niezwykłe schronisko Solvay Hut. Położone jest na wysokości 4003 metrów nad poziomem morza, niecałe 400 metrów od szczytu. A patrząc z pewnej odległości, można powiedzieć, że schronisko dosłownie wisi nad przepaścią. Oblodzony szlak, wąskie przejścia i zabierające dech w piersiach widoki to atrakcja tylko dla odważnych. Solvay Hut nie ma tu stałych mieszkańców, a nawet stałej obsługi. Służy jedynie jako schronisko dla spinaczy. Numer 6. Capanna Margherita, Włochy. Schronisko Capanna Margherita, funkcjonujące również pod nazwą Margherita Hut, uznawane jest za najwyżej położone schronisko górskie w Europie. Położone 4554 metry nad poziomem morza, schronisko budowano w latach od 1889 do 1893. Otworzyła go włoska królowa Małgorzata Sabałucka, której to zawdzięcza nazwę Capanna Margherita. W 1977 roku schronisko Capanna Margherita zburzono, a w jego miejscu postawiono nowe, większe, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W sezonie letnim schronisko oferuje 70 miejsc noclegowych, a w sezonie zimowym dostępnych jest 12. Od 2017 roku w schronisku udzielane są śluby cywilne. Parę, która zdecyduje się na taki krok, czeka jednak dwudniowa spinaczka, bo tyle zajmuje dotarcie do schroniska jeden z górskich szlaków. Jest to jedyna możliwość dotarcia. Numer 5. Civita di Bagno Reggio, Włochy. Historia włoskiego miasteczka sięga VII wieku przed naszą erą. Ze względu na swoje nietypowe położenie, malownicze miasteczko, nazywające jest umierającym miastem. Mieszkańcy Civita di Bagno Reggio od zawsze mieli problemy z dostawami wody i żywności. Jednak te pogłębiły się pod trzęsieniem ziemi z 1695 roku. Z
Zniszczona została wówczas część budynków, jedyny most prowadzący na wzgórze. Tętniące życiem miasto straciło swoją pozycję w regionie i przez wiele lat było niemalże odizolowane od reszty świata. A jedyną drogą prowadzącą do miasta były kręte schody dla pieszych. Na początku XX wieku powstał most, którym do dziś można dostać się do miasteczka. Pojawił się jednak inny problem – częste trzęsienia ziemi. W latach 20. rząd postanowił ewakuować miasto, jednak kilkadziesiąt osób, wbrew zaleceniom, postanowiło tam pozostać. Trzęsienia ziemi nie są jedynym zagrożeniem. Tufowa skała, na której położony jest miasteczko, jest pod ciągłym działaniem procesu erozji, przez co po prostu się kruszy. Mimo, że miasto umiera, to każdego roku odwiedza je masa turystów, a wąskie uliczki zapełniają się ludźmi. Numer 4. Iðtókartorvið, Grenlandia. Położone na wschodnim wybrzeżu Grenlandii, Iðtókartorvið to jedna z najtrudniej dostępnych zamieszkałych miejscowości na wyspie. Dotarcie możliwe jest jedynie helikopterem lub łodzią i to jedynie przez kilka miesięcy w roku. Na północ od wioski rozciąga się lodowe pustkowie, a od listopada do stycznia trwa noc polarna. Zimą, a ta panuje tu przez większość roku, prędkość wiatru osiąga nawet 200 km na godzinę. Transport dociera raz na jakiś czas, a do odciętej od świata wioski wszystko trzeba sprowadzać drogą morską. Mieszkańcy Iðtókartorvið utrzymują się z polowań na wieloryby i niedźwiedzie polarne, których populacja jest bardzo liczna. Wiosce, w której gorąca bieżąca woda, prysznice i kaloryfery to wciąż luksusy, żyje około 500 osób. Numer 3. Meteory, Grecja. Zawieszony w powietrzu lub środek nieba. Tak z języka greckiego tłumaczyć można nazwę meteoros i nie ma w tym ani krzty przesady. Greckie meteory to jedna z najpiękniejszych formacji skalnych na świecie, a znajdujące się na najwyższych, 500-metrowych skałach, budowle wyglądają jak zawieszone w powietrzu. Początki tego miejsca sięgają XIV wieku. Jedyną drogą na górę było wtedy skorzystanie ze spuszczanej drabiny lub liny. Miejsce to było lubiane przez mnichów, którzy przebywali tam w poszukiwaniu ciszy i medytacji. Co ciekawe, pierwsze schody do wielkiego meteoru powstały dopiero w latach 20. XX wieku. Wcześniej wyprawa na szczyt była naprawdę ekstremalnym przeżyciem. Numer 2. La Rinconada, Peru. 5100 metrów nad poziomem morza. Na takiej wysokości położone jest peruwiańskie miasto La Rinconada. Jeszcze w 2001 roku był to zaledwie niewielki obóz poszukiwaczy złota. W 2009 roku La Rinconada miała już 30 tysięcy mieszkańców, a w 2012 roku aż 50 tysięcy. Tak gwałtowny wzrost liczby ludności spowodowany był ponad 235% wzrostem ceny złota. Do najwyższej położonej miejscowości świata dostać się można jedynie krętymi górskimi drogami. Ich pokonanie może zająć nawet kilka dni. Gwałtowny napływ mieszkańców nie szedł jednak w parze z rozwojem infrastruktury. W mieście nie ma kanalizacji, instalacji sanitarnych czy grzewczych. Ponadto ze względu na działalność górniczą, ziemia w tej okolicy jest silnie zanieczyszczona rtęcią, a przestępczość jest na bardzo wysokim poziomie. Numer 1. Kaczki, Gruzja. Kaczki Pillar to górująca nad zieloną okolicą 40-metrowa skała. Na jej szczycie wznosi się mała cerkiew i pustelnia, która od ponad 20 lat zamieszkiwana jest przez mnicha. Na górę dostać się można jedynie po żelaznej drabinie. Pustelnik unika jednak kontaktu z ludźmi i rzadko przyjmuje gości. Historia tego miejsca jest o tyle ciekawa, że pierwszy monaster na skale powstał między VI a VIII wiekiem. Gdy okoliczne ziemie podbili Turcy, świątynię opuszczono i tak popadło zapomnienie. Skałę udało się ponownie zdobyć dopiero w 1944 roku, a ekspedycja na czele z alpinistą Aleksandrem Japrajce odkryła na jej szczycie ruiny cerkwi. Mnich Maksym Kwartaradze zamieszkiwał w celi wydrążonej skale u stóp filaru w 1993 roku. Odwiedzający to miejsce turyści i pielgrzymi zostawiali mu ofiary na rzecz odbudowy cerkwi. Od 1999 roku do 2009 roku trwała renowacja zabytku. Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli Ci się on spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Z góry dziękuję i cześć!